Trenerze, początek fantastyczny, ale tak naprawdę czego zabrakło do zwycięstwa dzisiaj? Mecz był bardzo wyrównany, no też trafiliśmy na dobrego rywala, tak. My też nie zagraliśmy super meczu, rywal też, powiedzmy sobie szczerze, no, nie był dzisiaj w najwyższej formie. No i myślę, że taki zasłużony remis w obie strony, bo i rywal stwarzał sytuację gdzieś tam w tym ataku pozycyjnym, w pojedynkach 1-1. Natomiast my mieliśmy bardzo dużo sytuacji z kontrataku i tak naprawdę przegraliśmy pierwszą połowę 2-1, gdzie mieliśmy tych sytuacji o wiele więcej, tak. I no tutaj ciężko powiedzieć, żeby ktoś zasłużył na zwycięstwo, dlatego ten podział punktów myślę tutaj jest sprawiedliwy. Wola walki była, ale konkretu chyba jednak brakowało finalnie pod bramką. No tak, no zawsze u siebie jest wola walki, tak, gramy w własnej hali, przyszli kibice, więc musimy walczyć, tak. Ale no tak jak powiedziałem, no zabrakło argumentów sportowych, żeby ten mecz dzisiaj wygrać, bo ta nasza gra jeszcze nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała i musimy z każdego tygodnia pracy wyciągać wnioski, poprawiać swoją grę, rozwijać się i wtedy myślę, na pewno będziemy grali lepiej, a jeśli będziemy grali lepiej, to takie mecze będziemy wygrywać. Adrian, w mecz wchodzicie bardzo dobrze, no bo tak naprawdę minuta prowadzicie 1-0, macie kontrolę, natomiast pierwsza połowa, końcówka, co tam się wydarzyło? Ja myślę, że problem był trochę wcześniej, kiedy zmarnowaliśmy z 4-5 dogodnych sytuacji na podwyższenie wyniku i przez to też ten mecz cały czas był na styku. Co się wydarzyło? No jedna kontra, myślę, po faulu, którego sędzia nie odgwizdał, drugi uderzenie z daleka, błąd bramkarza tutaj, no też się to wszystko zdarza oczywiście. I nagle w pół minuty ze zwycięstwa robi się przegrana, ale fajnie, że potrafiliśmy zareagować szybko w drugiej połowie i znowu tam po minucie czy dwóch byliśmy już w stanie remisowym. Także dwa razy potrafiliśmy wrócić do remisu. Zabrakło znowu wykończenia, bo myślę, że można było ten mecz wygrać, ale też dajmy sobie sprawę, że rywale z Torunia stworzyli swoje sytuacje tak jak i my, więc taki mecz niewykorzystanych okazji z obu stron. Więc remis myślę zasłużony, sprawiedliwy i nikt nie może mieć pretensji. No właśnie, bo tych sytuacji tam było, no brakowało konkretów tak naprawdę pod bramką, tego ostatniego wykończenia. Tak, mamy z tym duży problem od początku sezonu i też wcześniej to było widać w poprzednich latach, że rzeczywiście to wykończenie jest naszym jakimś tam mankamentem. Musimy trochę więcej nad tym pracować, bo to nie tylko nie dotyczy jednej czy dwóch osób, ale myślę, że większości zawodników zespołu. Także pewnie się na tym skupimy teraz, bo potrafimy stwarzać sytuacje, co cieszy. Było ich dzisiaj naprawdę, myślę, kilkanaście dogodnych i tylko te uderzenia muszą być po prostu celniejsze. Może gdzieś tam czasem trzeba dograć zamiast uderzać i nad tym musimy pracować, żeby większy procent tych sytuacji wykończyć. Trenerze, takie pytanie na początek, no bo pierwsza połowa moim zdaniem przez pana, szybko stracona bramka, ale druga tak samo, przez pana, bo szybko stracona bramka. Co się stało? Problem z koncentracją. Ogólnie dzisiaj bramki straciliśmy na tym na poziomie ekstraklasy. Moim zdaniem to tak trochę urąga, żeby tego typu bramki stracić. No, fatalne błędy. Oczywiście one się zawsze zdarzają, ale te, co dzisiaj żeśmy przy bramkach wyprawiali, to nie tylko przy bramkach, bo w wielu innych też sytuacjach, to rzeczywiście duży problem. Braki w koncentracji. Ogólnie uważam, że był to dzisiaj taki sobie ten mecz, gdzie rzeczywiście my mamy można powiedzieć, trzy tygodnie w plecy, więc myślę, że będziemy trochę się rozkręcać, no ale wiele pracy przed nami i no dzisiaj stracony też ten punkt, no bo wiadomo, że też Red Dragons miał dzisiaj swoje sytuacje, ale prowadząc 2-1, 3-2 z przeciwnikiem, który nie gra lepiej od ciebie, bo to był taki mecz dzisiaj no po prostu z obu stron przeciętny, no trzeba to poszanować i nie w takich okolicznościach bramki tracić na 2-2 czy na 3-3, na tym musimy się pochylić, to sobie musimy szanalizować, no i poprawić ogólnie mental, taki może zaangażowanie ze słowo, ale taki, to dzisiaj taki był trochę tak usypiający był ten mecz, no mnie on dzisiaj nie poniósł jako trenera. I na pewno wymagam od naszego zespołu lepszej dyspozycji. Zgodzę się, temperatura letnia, bym powiedział, tego spotkania. Walka była z sytuacji mało klarownych sytuacji. No mało, bo to było tak, no trochę zespół Red Dragons też przyjął taką strategię, że nas trochę wciągał w tą grę. Tak nie chciał za bardzo, żeby ten mecz tak bardziej się otworzył. Nie było zbyt wiele faz przejściowych tak naprawdę. No i tak ten mecz płynął rzeczywiście. No i dwa razy to my prowadziliśmy. Mówię o tych sytuacjach najważniejszych, 2-1, 3-2. No i tu trzeba było tego wyniku trochę przypilnować. Mądrze na błysku, to nam się nie udało. Zwłaszcza, że no, tak łatwy sposób te bramki potraciliśmy. To bolesna dla nas lekcja, na pewno dla mnie też obraz tego, jak wyglądamy po tej przerwie i co musimy poprawić. No i tyle. No i tylko teraz już uważam, że tylko lepszy przed nami, bo wymagam dużo lepszej dyspozycji w kolejnych spotkaniach. Kuba, na początek gratulacje, no bo dwie bramki dzisiaj na twoim koncie. No, bardzo dziękuję. Na pewno cieszą, budują na pewno mnie w jakiś tam sposób i no, ogólnie bardzo, bardzo się cieszę, że strzeliłem te dwie bramki. Czego dzisiaj zabrakło według ciebie, żeby Toruń pojechał z 3 punktami do domu? Moim zdaniem zabrakło przede wszystkim, nie dojechaliśmy na ten mecz, bardzo, bardzo słabo weszliśmy i ten cały przebieg meczu nie przebiegał tak, jakbyśmy tego chcieli.
słaba skuteczność z przodu i przede wszystkim w obronie bardzo, bardzo słabo wyglądaliśmy. Pierwsza połowa, można powiedzieć, do spisania straty, ale końcówka, obudziliście się. Tak, obudziliśmy się, no i myśleliśmy, że to będzie taki motor napędowy, te dwie bramki, no ale tutaj od razu druga połowa, weszliśmy i znowu strata bramki, potem kolejna nasza i znowu błędy w obronie, przede wszystkim błędy w obronie. To zaważyło na tym, że nie przywieziemy 3 punktów do Torunia. Remis szanujecie, przyjmujecie, czy czujecie duży niedosyt? Myślę, że z przebiegu całego meczu musimy szanować ten remis.